Przypomnijmy, że ryby, które od wiosny gościły w Zamojskim Parku, zostały dostarczone w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim. Mieszkańcy Zamościa mogli zatem podziwiać coraz większe okazy pływające w stawie. Oczywiście ryby w zbiorniku zostały objęte całoroczną opieką przez wędkarzy. Teraz jednak przyszedł czas znalezienia im nowego domu. Jak twierdzi prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Zamość, ryby zostaną przeniesione do Zamojskiego Zalewu. Wszystkie ryby, które zostaną odłowione w Zamojskim Parku, że tak powiem patriotycznie, czy też trafią do Zamojskiego Zalewu. I tutaj też mój taki apel, żebyśmy o te ryby zadbali, żeby można je przez cały sezon głowić, jak w roku ubiegłym. Jak uważa prezes Jerzy Wiater, takie rozwiązanie zaowocuje tym, że przez cały sezon będzie można cieszyć się rybami.